Sobota, 16 dzień października 2021 roku. Już za chwilę początek spotkania 11 kolejki w Katowicko-Sosnowieckiej Lidze Okręgowej, w którym Sparta Katowice podejmować będzie CKS Czelać. Na to spotkanie bardzo serdecznie zaprasza Państwa Drzenik Kamil, a także Aleksander Januszkiewicz. Polecimy może już ze składami, bo za chwilkę początek tego spotkania. CKS Czelać. Numer 1 Paweł Pisarek, 3 to Mateusz Ledwoń, 6 Tomasz Gajda, 8 Bartosz Derlatka, 9 Mariusz Muszalik, 10 Jakub Kawęcki, 11 Jakub Lenart, 14 Alan Nowak, 15 to Błażej Madejczyk, 20 Robert Woźniak, który jest kapitanem drużyny i 78 Jan Polak. Trenerem CKS-u jest Adam Bała. Jeżeli chodzi o Spartę Katowice, numer 1 to Krzysztof Pieczonka, 5 Daniel Krawczyk, 4 Michał Szal, 15 Mateusz Gąska, 3 Marcin Łoboda, kapitan drużyny, 11 Sebastian Gielza, 10 Kamil Będkowski, 8 Martin Markosian, 23 Michał Łoboda, 7 Bartosz Sobotka i 17 Kamil Witkowski. Trenerem jest Michał Czysz. No jest pierwszy gwizdek arbitra. Szal do Bartosza Sobotki. Na lewej stronie jest tutaj kompletnie nieobstawiony Witkowski. Ładnie teraz na jeden kontakt pograli gracze Sparty. Pierwsza okazja Kamila Będkowskiego. No można powiedzieć, że to była sytuacja no, 100 jak nie więcej procentowa. Idealne dośrodkowanie Kamila. No dobrze by było którąś z tych akcji po prostu sfinalizować bramką. Zobaczmy teraz, bo jest Kamil Witkowski, rozrzuca to na lewo do Sobotki. Markosian uderza na bramkę. Piłka skozłowała przed Pisarkiem, ale poradził sobie bramkarz gości. Kto jak to, akurat Martin Markosian no, potrafi uderzyć z dystansu. Kamil Będkowski. No i teraz jest bramka! Michał Szal. Tak jest. Bardzo, bardzo fajne wykonanie. No, piłka wpadła idealnie w to miejsce, gdzie spać powinna. No i szybko Sparta Katowice obejmuje prowadzenie w tym pojedynku. Zobaczmy teraz, bo jest piłka w polu karnym. No, miał tam miejsce, żeby uderzyć Gajda. Nie trafił jednak czysto w piłkę. No i Marcin Łoboda do Markosiana. Ładnie pokazał się tam Krawczyk na prawej stronie boiska. Krawczyk już w polu karnym i bramka. Piękna bramka Krawczyka. No fantastyczna akcja. Nie no, powiem szczerze, że no idealnie to zrobił Daniel Krawczyk, bo przyjęcie piłki z powietrza idealnie wprowadzając się w pole karne i dwa kroki, uderzenie po drugim słupku, ale też oczywiście podanie Martina Markosiana, też idealne w tempo. Nie o to w tym wszystkim chodzi, ale no tutaj liczyłem trochę na więcej ze strony CKS-u Czelać, bo też widziałem różne skróty tej drużyny i naprawdę nadal mi się wydaje, że to jest to groźna drużyna, tylko tak samo jak mówię, no w pewnych meczach nie wyglądaliśmy dobrze i byliśmy wręcz drużyną słabszą. No to tak w tym meczu to wygląda moim zdaniem dobrze ze strony Sparty, a zawodnicy Czeladzi no widać, że jeszcze nie pokazali tego, na co ich stać. Zobaczmy teraz, bo jeszcze będzie groźna okazja dla gości. Jest Muszalik w polu karnym. Piłka. No i proszę bardzo. I jest bramka. Jest bramka dla CKS-u. No nic tego nie zapowiadało. Nie będę mówił, że zwracam honor, bo tak jak mówiłem, że moim zdaniem ten zespół stać na takie rzeczy. Tym bardziej, że widać było teraz Mariusza Muszalika, który no to jest właśnie coś, co taki zawodnik potrafi zrobić. Czyli podniósł głowę i zobaczył no idealne zagranie na długi słupek. Mamy replay tej sytuacji, więc proszę sobie zobaczyć, jak ten zawodnik to zrobił. Wracamy już powoli na drugą połowę spotkania Sparta Katowice CKS Czelać. Do przerwy gospodarze prowadzą 2-1. Do siatki trafił Bartłomiej Borówka, który pojawił się w drugiej odsłonie, ale zobaczmy teraz, bo będzie okazja dla Sparty. Sebastian Gielza uderza na bramkę. Duże problemy miał Pisarek, no i będzie rzut rożny dla gospodarzy. No, goście już wiedzą, że muszą wziąć się do roboty, żeby szukać tej drugiej bramki. Podeszli zdecydowanie wyżej niż pierwszy odsłonie, a teraz zobaczmy, bo błąd Michała Szala. Oj, faul, naprawdę, no tutaj ciężko moim zdaniem no, mówić coś innego w takim przypadku, naprawdę. Chociaż nie wiem, czy jesteś w stanie to zobaczyć na powtórce, ale... Ładnie teraz wychodzą z własnej połowy, ale strata Polaka na rzecz Mateusza Gąski.
Kamil Będkowski uderza na bramkę. Będkowski z problemami teraz. Pisarek, no mało sobie nie wrzucił tej piłki do własnej bramki. Zgadza się. No dobra próba, fajne rozegranie akcji. No wzięło to się z fatalnej straty zawodnika Polaka. Krawczyk na Michała Łobodę. Jest jeszcze Gąska, ładnie sobie ułożył piłkę do strzału. Aj, szkoda. Szkoda, że tam Sebastian Giel za bliżej nie był w tej sytuacji. No wydawało się, że mógł uderzyć z pierwszej piłki Sebastian Gielza. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobił. Nie wiem, czy piłka była na tyle blisko, bo różnie to potem tak naprawdę z pozycji boiska wygląda. Krawczyk teraz świetnie wszedł w pole karne. Krawczyk! Jest, naprawdę. No jest dzisiaj w gazie Daniel Krawczyk. Ma taką pozytywną nonszalancję, nietuzinkowość, że nie wiadomo, co w danym momencie Daniel zrobi. Ponownie Sobotka. Fabian Wlaś. Strata teraz Wlazia. Będzie musiało faulować, chociaż nawet nie był w stanie tego zrobić Fabian Wlaś. Ruszają goście z groźną kontrą. Jest Muszalik, Mariusz. Muszalik uderza i świetnie broni Pieczonka. No, wszystko zaczęło się od tej straty Fabiana Wlazia. No, gdyby tutaj padła bramka teraz, to naprawdę myślę, że nie szedłbym się żegnać z kolegami do szatni. Jednak wyciągnął. Faul teraz Sarzały. Ale mówiąc szczerze, nie rozumiem aż takiej nerwowości ze strony zawodnika Dobremszej Tomasza Gajdy, bo no był faul i faul został odgwizdany, tam nie było wejście, nie wiem, nakładką na kolana czy coś tego rodzaju, to było po prostu agresywne wejście ciałem w ciało. I Pisarek. Piłka w pole karne, wychodzi tam Pieczonka, z problemami Pieczonka. Uważam, że kompletnie bez sensu było wyjście teraz Krzysia z bramki, ale nieważne, wynik znamy, 3 punkty zostają w Katowicach. Sparta Katowice wygrywa dzisiaj z CKS-em Czeladź 2-1, bramki w pierwszej połowie, w drugiej nie oglądaliśmy już trafień. No a Aleks, bardzo ciekawe spotkanie. Bardzo fajne spotkanie. Dziś może początkowe 15-20 minut to nie wskazywało. Wydawało mi się, że padnie jedna, druga, trzecia, może czwarta bramka i ten mecz no nie będzie zbyt ciekawy, ale wyglądało to zupełnie inaczej. I bardzo, bardzo fajne spotkanie, także po dwóch stronach gratulacje i dla Czeladzi, bo uważam, że pomimo, że początek nie był dobry, to jednak fajnie pokazali się w drugiej połowie przede wszystkim. Jak wrażenia po debiucie w roli komentatora? No fajnie, wiadomo, że tam myślałem, że mecze oglądane w telewizji coś tam przyniosą, jakąś delikatne doświadczenie Kazia Węgrzyna i innych komentatorów, ale jednak trochę inaczej to jest, jak ten mikrofon jest blisko twarzy i trzeba coś sensownego powiedzieć, także było mi bardzo miło. Trochę tych meczów jeszcze nie będzie, więc jak będzie potrzeba i nie będzie jakichś komentarzy negatywnych w moim kierunku, to mogę jeszcze chętnie pomóc przy komentowaniu meczu. No Kaziu Węgrzyn, chrypa nie podrabiania, także nawet byśmy nie podejmowali tematu, a oczywiście zaproszenie na komentowanie meczów Sparty od nas masz, także zapraszamy, no i życzymy powrotu do zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za dzisiejszą wizytę w Katowicach, za uwagę. Dziękuję Drzeniek Kamil i Aleks Januszkiewicz. Pozdrawiam.